Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Zaczynamy od walki wieczoru w Las Vegas, gdzie niespodzianki nie było. Saul Alvarez wjechał i rozjechał Jermela Charlo, wygrywając niemal każdą rundę 12-rundowej walki w drodze po zwycięstwo, fundując jeszcze Charlo knockdown w 7 starciu. Ostatecznie wygrał jednogłośnie. Na punkty ta walka w zasadzie bez historii, głównie za sprawą Jermela Charlo, który był po prostu bezbarwny, bez pomysłu na walkę, bez charakteru. Wyglądał po prostu na pięściarza przytłoczonego wielkością Canelo i wystraszonego. Oczywiście łatwo jest sobie tak, oglądając walkę z perspektywy fotela, oceniać surowo pięściarza, że pięściarz nie wykazał woli walki, no ale przypomnę, że nie mówimy tutaj o jakimś przypadkowym facecie, tylko o bezdyskusyjnym mistrzu świata jeszcze do wczoraj w wadze junior średniej, o gościu z czołówek rankingów pound for pound. To nie był przypadkowy pięściarz, który nagle się znalazł w ringu z Saulem Alvarezem. Oczywiście Jermel Charlo mierzył się tutaj z zawodnikiem z dwóch kategorii wagowych wyżej, może nawet trzech, bo przecież Canelo jeszcze niedawno boksował w wadze półciężkiej, no ale mimo wszystko Charlo kompletnie przeszedł obok tej walki, po prostu tę walkę Canelo oddał. Nie było widać w jego poczynaniach żadnej koncepcji, były takie dramatyczne nawoływania w narożniku o knockout, że knockout jest potrzebny, które potem w walce już pozostały bez żadnej riposty ze strony samego zawodnika Jermela Charlo. On nie zrobił potem kompletnie nic. Jeśli chodzi o Canelo, no to nie pokazał wcale wczoraj nic szczególnego, nic czegoś, czego nie było wcześniej widać w jego pojedynkach. Walczył bardzo dobrze, był stosunkowo szybki na nogach jak na Canelo, pięknie uderzał na dół, to też na pewno zrobiło robotę, no ale to, co przede wszystkim zrobiło różnicę w tym pojedynku, to była jego siła. Wiadomo, że siła była po stronie Canelo, no ale też wola walki, determinacja i ofensywa, ciągła ofensywa. Widać było, że Canelo jest w ringu dużo od Charlo silniejszy i nic sobie po prostu nie robi z jego ciosów, nawet gdy te ciosy dochodziły celu, szedł do przodu. Natomiast widać było, że Charlo po każdym uderzeniu jednak czuje ten respekt Charlo, tej woli walki Canelo zabrakło. Oczywiście zabrakło też siły. Ten brak woli walki widać było chociażby w tym momencie knockdownu w rundzie 7, gdy Charlo sam klęknął, żeby dać się liczyć sędziemu i po prostu odpocząć od tego naparu Saula Alvareza. Moi drodzy, tak się nie toczy walk, którymi chce się przejść do historii. To miała być walka, którą Jermel Charlo do historii przejdzie. Tak się toczy walki o tak zwaną wypłatę. Jeszcze raz, wiem, że łatwo jest tak surowo oceniać pięściarza, będąc po prostu widzem, no ale to była walka, którą Jermel Charlo miał sobie zagwarantować wieczność w boksie. Gdyby pokonał teraz Saula Alvareza, zdobył te mistrzowskie pasy kategorii super średniej, przeszedłby na zawsze do historii, a ta walka po prostu zagwarantowała mu tylko wypłatę. Co gorsza, jeśli się potem posłuchało Jermela Charlo po tym pojedynku na konferencji prasowej, to miało się wrażenie, że słucha się właśnie takiego boksera, który wyszedł do ringu po to, żeby skeszować swój rekord. Posłuchajcie, co powiedział Charlo po tym przegranym pojedynku z Canelo. To nie był mój dzień, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja jestem z siebie dumny, bo on mnie nie znokautował, tak jak nokautował innych. Gość jest zadowolony, że nie przegrał walki przez nokaut, przegrywając praktycznie wszystkie rundy do wiwatu, jest dumny ze swojej postawy. Chyba nic tutaj dodawać nie trzeba. Natomiast, żeby było jasne, Jermel Charlo walczył z kozakiem z dwóch albo trzech kategorii wagowych wyżej. Przegrał. W samej przegranej wstydu nie ma. No przecież raz się wygrywa walki, raz się przegrywa, tak jak zresztą powiedział sam Charlo. Natomiast jego postawa była wielkim zawodem i szkoda, że on tego nie czuł. Nie czuł, że po prostu tę walkę oddał bez walki. Oczywiście Jermel Charlo nadal jest świetnym pięściarzem, mimo tej porażki z Canelo nadal jest kozakiem, natomiast ta walka była po prostu słaba i to trzeba podkreślić. To była słaba walka w wykonaniu Jermela Charlo. Jeszcze taka ciekawostka formalna. Jermel Charlo, wychodząc do ringu z Canelo, stracił pas WBO na rzecz Tima Chu, z którym nie wywiązał się z obowiązkowej obrony tytułu i w tym momencie Jermel Charlo nie jest już bezdyskusyjnym czempionem w wadze super półśredniej, jest czempionem z unifikowanym posiadaczem trzech mistrzowskich pasów. No i tych trzech pasów Jermel Charlo bardzo chętnie broniłby teraz w starciu z Terence'em Crawfordem. Tak powiedział na konferencji prasowej, że teraz widziałby się w walce z Crawfordem, natomiast Crawford go zjechał równo na Twitterze, stwierdził, że nie jest zainteresowany takim pojedynkiem, napisał dokładnie tak, wyszedłeś smutno, nawet nie próbowałeś wygrać, próbowałeś tylko przetrwać, powinieneś się wstydzić. Wykreślam Jermela Charlo ze swojej listy życzeń, wyszedł i dał się zlać Canelo, jakby to był jego tatuś, nie stawiał mu żadnego oporu, także Terence Crawford wyklucza walkę z Jermelem Charlo, a zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Jeśli chodzi o Canelo, no to on triumfował na konferencji
prasowe. Wiadomo, ostatnie jego notowania poszły w dół i porażka z Bivołem, słabszy występ z Ryderem. Teraz triumfował na konferencji, mówiąc, że to był prawdziwy Canelo. Nikt nie pokona Canelo, kocham boks. Jeszcze dodał Alvarez, zapytany, czy weźmie teraz walkę z Davidem Benavidezem, bo sam Benavidez już się spieszy do walki z Canelo, jest pewny, że go pokona. Stwierdził, nie wiem i nie to obchodzi. Zapytano o ewentualne starcie z Terencem Crawfordem, bo o takiej walce też się mówi, od jakiegoś czasu się mówi o Terence Crawford kontra Saul Alvarez. Meksykanin stwierdził krótko, nie mam w planach Terensa Crawforda, także zobaczymy, kogo teraz PBC zaproponuje Saulowi Alvarezowi na kolejny pojedynek. Wcześniej były przymiarki do walki z Jermalem Charles, czyli z tym większym, lepszym z braci Charles, natomiast on musi najpierw zrobić porządek ze swoim życiem i skupić się na powrocie na ring. Tak jak mówiłem, pali się do walki z Alvarezem też David Benavidez, to na pewno byłby też świetny pojedynek, no ale poczekamy, zobaczymy. Na razie Canelo triumfuje, wygrał walkę, wygrał w dobrym stylu i obronił 4 mistrzowskie pasy. Teraz przenosimy się na drugą stronę oceanu, do Londynu, gdzie wczoraj jasno błysnął Jay Opetaja, czempion federacji IBF i magazynu The Ring kategorii junior ciężkiej, który pogruchotał, poturbował w 4 rundach potężnego Jordana Thompsona. Australijczyk wypadł naprawdę wybornie na tle swojego olbrzymiego rywala. Jordan Thompson do tej pory sam niszczył swoich przeciwników w ringu, budził postrach swoją ogromną posturą, natomiast Opetaja zaimponował, wjechał w niego po prostu jak w dzieciaka. Jordan Thompson wyglądał na pogubionego w ringu w konfrontacji ze świetnie boksującym czempionem. W boksie Opetaja widać było wczoraj wszystko, i szybkość, i luz, łatwość zadawania ciosów, i przede wszystkim taką ogromną siłę. Jeśli ktoś do tej pory miał jeszcze jakieś wątpliwości co do walki z Bredisem, czy była ona jakimś tam wypadkiem przy pracy Łotysza, no to chyba po tej walce z Jordanem Thompsonem powinien się tych wątpliwości pozbyć. Jay Opetaja wygląda naprawdę na kozaka w kategorii cruiser. Wygrał z Myriesem Bredisem, który wcześniej był uważany za najlepszego cruisera globu. Teraz no, w znakomitym stylu pogruchotał tego Jordana Thompsona. Wydaje się, że on może zdominować wagę junior ciężką w najbliższym czasie. I tak sobie myślę, że chyba dobrze, że jednak Mateusz Masternak odpuścił walkę z Jayem Opetają na rzecz Bylama Smitha, bo Bylam Smith wydaje się jednak zawodnikiem łatwiejszym niż Jay Opetaja. Tylko trzymajmy kciuki, żeby do walki Masternaka z Bylamem Smithem doszło. Tam w stawce będzie pas WBO. Natomiast no, Jay Opetaja teraz w planach ma rewanż z Myriesem Bredisem. Zobaczymy, czy do niego ostatecznie dojdzie. Wydaje się w tym momencie już faworytem. Myries Bredis jest zawodnikiem, który od dawna mówił o zakończeniu kariery. Teraz przez ponad rok nie boksował. Mówiło się, że wróci na rewanż z Opetają, ale Opetaja wcześniej wziął sobie jeszcze przecierkę z Jordanem Thompsonem. Myries Bredis szlifuje formę i zobaczymy, czy do tego pojedynku dojdzie. Na pewno ciekawe zestawienie, z którym faworytem już będzie tym razem Jay Opetaja, który jeszcze raz wczoraj naprawdę pokazał znakomity boks w walce z Jordanem Thompsonem. No i trzeba mieć na niego oko, bo to może być facet, który tę kategorię wagową niebawem zdominuje. I na koniec jeszcze komentarz współpromotora Jaya Opetaja, czyli Ediego Hearna, który wiadomo negocjował i nie mógł wynegocjować walki w Arabii Saudyjskiej Antonego Joshua z Deontay Wilderem. Tymczasem jego największy konkurent na brytyjskim rynku, Frank Warren, załatwił walkę Fury kontra Usyk. No i teraz Eddie Hearn skomentował w jednym z wywiadów zakontraktowanie tego super starcia o 4 mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. Powiedział tak: wiedziałem, że się dogadują z Saudyjczykami, no ale niekoniecznie musieli tę walkę ogłaszać już teraz. Myślę, że zrobili to dlatego, żeby zablokować walkę w obowiązkowej obronie tytułu. Chodzi tutaj oczywiście o obowiązkową obronę tytułu dla Aleksandra Usyka z Filipem Hrogowiczem, którego współpromotorem jest Eddie Hearn. Hearn jeszcze dodał: myślę, że to dobra walka dla sportu. Nie można powiedzieć, że ta walka odbędzie się na 100%, no bo jest w nią zaangażowany Tyson Fury, ale myślę, że jeśli jakaś walka daje wystarczająco dużo pieniędzy, no to Fury da się przekonać, bo kasa zawsze przekonywała go do walk. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Mam nadzieję, że ta walka do skutku dojdzie, tak mówi Eddie Hearn. No i faktycznie wydaje mi się, że Filip Hrogowicz raczej już tej walki w tym momencie nie zablokuje, bo zawsze unifikacja ma pierwszeństwo przed walką w obowiązkowej obronie tytułu. Także dobry ruch też ze strony ekipy Fury'ego i Usyka. Ekipy Fury'ego i Usyka, że ogłosili tę unifikację. Już teraz jest praktycznie prawie znana data, więc federacja IBF nie ma tutaj takiego argumentu, także że nie wiadomo, kiedy ta walka odbędzie i czy się odbędzie. Walka jest ogłoszona, także raczej ta obowiązkowa obrona tytułu dla Filipa Hrogowicza zostanie odsunięta w czasie, no ale z drugiej strony Filip Hrogowicz zaboksuje sobie o komplet 4 mistrzowskich pasów. Pytanie, czy
nie będzie potem rewanżu, jak to się wszystko rozwinie, to zawsze jest jakiś znak zapytania, natomiast w stawce mogą być dla Hrgowicza cztery mistrzowskie tytuły, no i kto wie, czy jeszcze nie jakieś stepaside many przy okazji tej arabskiej, saudyjskiej walki Fiurego z Usykiem. Na razie w tej prasówce to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorn. Con una pasión.